Cześć, witam Was prosto z trwających w Berlinie targów IFA. Nie uwierzycie, ale nowych smartfonów to tu jest stosunkowo mało. Niemniej, coś tam znalazłem. Zobaczcie, zapraszam. Jak widzicie, dotarliśmy na stoisko firmy Nokia na targach IFA i możemy zobaczyć świeże, zaprezentowane dosłownie przedwczoraj modele Nokii. Na początek Nokia G60, której głównym atutem jest wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. Do tego telefon ma bardzo ciekawy desen na tylnej ściance. No i oczywiście wykonywany jest z bardzo dużym udziałem materiałów z recyklingu. Możemy mieć taką wersję ciemną albo zdecydowanie bardziej efektowną, srebrną. Kolejna nowinka to Nokia C31. Telefon stosunkowo niedrogi, w plastikowej obudowie, wyświetlaczyk z noczem, od po prostu klasa budżetowa. Ten model z kolei możemy mieć w aż już trzech wersjach kolorystycznych, tak jak widzicie na załączonym obrazku. A oto już nowy tablet, czyli Nokia T21. Urządzenie oparte o procesor Unisoka, zamknięte w dosyć atrakcyjnie nawet wyglądającej obudowie. No i topowy z zaprezentowanych ostatnio modeli, czyli Nokia X35G. Ten telefon wyróżnia się przede wszystkim 50-megapikselowym aparatem fotograficznym zaopatrzonym w optyczną stabilizację obrazu. No i znowu, jak widzicie, dwie wersje kolorystyczne do wyboru. A z przodu całkiem atrakcyjnie wyglądający wyświetlaczyk z dziurką na aparat do selfie, w miarę nawet wąską rameczką. Warto by w przypadku Nokii pamiętać o tym, że ten producent zapewnia dosyć długie wsparcie w zakresie aktualizacji systemowych. W tym przypadku mowa o 3 latach pewności dużych aktualizacji systemu i comiesięcznych poprawkach zabezpieczeń. Na koniec naszej wizyty na stoisku Nokii chciałem jeszcze pokazać Wam telefon, który zaprezentowany był już jakiś czas temu, ale jak dotąd nie mieliśmy okazji obejrzeć go na żywo. Ciekawy Express Music z chowanymi słuchaweczkami w specjalnym slocie. Jak widzicie, dwie wersje kolorystyczne. To jest oczywiście feature phone z dosyć słabym aparacikiem fotograficznym, z niewielkim wyświetlaczem, ale za to właśnie całą robotę robią tutaj te schowane słuchaweczki. Naturalnie Radio FM też jest na pokładzie. I to już tyle ze stoiska Nokii. Oczywiście szersze informacje oraz specyfikacje z omawianych, pokazywanych dziś smartfonów znajdziecie w opisie tego filmu.